Rozwiąż układ równań przez podstawienie, sprawdź rozwiązanie na rysunku. A przed nami układ równań. Pierwsze równanie mówi y równa się 2x kwadrat plus 3x minus 6, a drugie równanie y równa się minus x kwadrat. Więc mamy dwa równania, które mają takie same lewe strony, prawda? Po jednej, w pierwszym równaniu lewa strona jest y, no i w drugim równaniu lewa strona też jest y. Wobec tego, no, skoro równe są lewe strony, muszą być równe też i prawe strony. Zatem prawa strona pierwszego równania, 2x kwadrat plus 3x minus 6, musi być równa prawej stronie drugiego równania, czyli minus x kwadrat. W ten sposób otrzymaliśmy równanie kwadratowe na x, które rozwiążemy i mając x będziemy mogli obliczyć y. Czyli co tutaj? No tutaj dodajemy sobie do obu stron x kwadrat. I w ten sposób otrzymujemy równanie, no, 3x kwadrat plus 3x minus 6 jest równe 0. Teraz dzielimy przez 3. Żeby może mieć trochę mniejsze liczby. I dochodzimy do równania x kwadrat plus x minus 2 równe 0. No i teraz możemy je rozwiązywać na przykład używając wzoru na pierwiastki równania kwadratowego, ale może ja pokażę trochę inną metodę, która czasem jest szybsza i można ją zastosować. Mianowicie zobaczmy, że jak x równe 1, spełnia to równanie, prawda? Czyli jednym z pierwiastków jest x równe 1, zatem postać iloczynowa tego trójmianu po lewej stronie będzie x minus 1 razy x minus drugi pierwiastek, prawda? No i musimy znaleźć ten drugi pierwiastek. No i ja może zaprezentuję sposób rozłożenia na czynniki tego trójmianu po lewej stronie. Czyli wiemy, że x minus 1 będzie można wyłączyć. Da się wyłączyć x minus 1, czyli tak x zapiszę jako minus x plus 2x. Prawda? To x tutaj to jest to i minus 2. Tak? Wobec tego teraz patrzmy, co mamy. Mamy tak x kwadrat minus x plus 2x minus 2. Teraz z pierwszego, prawda, to jest x razy x minus 1, a to drugie to jest 2 razy x minus 1. Czyli tak, x razy x minus 1 plus 2 razy x minus 1. No i teraz x minus 1 mogę wyłączyć, prawda, x minus 1 i zostaje mi tutaj x plus 2. W ten sposób rozłożyłem na czynniki x kwadrat plus x minus 2. X kwadrat plus x minus 2 równa się x minus 1 razy x plus 2. I teraz nasze równanie mówi, że x minus 1 razy x plus 2 jest 0. No, iloczyn dwóch liczb jest 0 wtedy, kiedy jedna z nich jest 0. Przynajmniej jedna z nich jest 0. Czyli tutaj mamy x minus 1 równe 0 lub x plus 2 równe 0. Wobec tego mamy dwa rozwiązania. X równe 1 lub x równe minus 2. I odpowiednio do tego mamy dwa y, prawda? Czyli tutaj y jest równe minus x kwadrat, czyli minus 1. I tutaj y jest równe minus x kwadrat, czyli minus minus 2 do kwadratu, czyli minus 4. Dobrze, czyli rozwiązanie naszego układu to dwie pary liczb, 1 minus 1, oraz minus 2, minus 4.
Czyli to są, prawda, to jest x, a to jest y. Dobrze, teraz może zobaczmy, naszkicujmy te, prawda, teraz tutaj to są dwie parabole, prawda, to są y równe minus x kwadrat, to jest parabola, y równe 2x kwadrat plus 3x też jest parabola, no i rozwiązania tego układu równań, no to są punkty przecięcia tych dwóch parabol. No więc może zacznijmy od paraboli y równe x kwadrat minus x kwadrat. No to tak, to jest parabola, tak, w punkcie 0 ma wartość 0, w punkcie 1 i minus 1 ma wartość minus 1, no minus x kwadrat w punkcie 2 ma wartość minus 4, czyli 2 i raz, 2, 3, 4 i raz, 2, 3, 4, prawda, to jest symetryczne, w punkcie 3 jest 9, to jest tak 4, 5, 6, 7, 8, no 9 jest aż tu na samym skraju i wobec tego trochę krzywo, może spróbujmy trochę lepiej. O, to jest y równe minus x kwadrat. No i teraz druga parabola. 2x kwadrat. 2x kwadrat plus 3x minus 6. No więc może zapiszę ją w postaci takiej, żeby było widać, gdzie jest wierzchołek. Czyli tak, wyłączam 2 z tych dwóch pierwszych, czyli to jest 2x kwadrat plus 3 drugie x minus 6. Teraz tutaj dopełniam to do kwadratu, czyli to jest 2 razy x kwadrat plus napiszę 3 drugie, to jest 2 razy 3 czwarte. I żeby mieć pełny kwadrat, to muszę dodać 3 czwarte do kwadratu. No ale chcę mieć równość, czyli z powrotem muszę odjąć. I minus 6. Wobec tego tak, teraz patrzę, że to jest x plus 3 czwarte do kwadratu. Czyli to jest 2 razy x plus 3 czwarte do kwadratu. I teraz to muszę odjąć to, czyli minus 2, 3 czwarte do kwadratu to jest 9 szesnastych minus 6. 2 razy 9 szesnastych to jest 9 ósmych, czyli w ten sposób to jest 2 razy x plus 3 czwarte do kwadratu i minus 7 i 1 ósma. Prawda? To jest taka postać wygodna do rysowania tej pierwszej funkcji. To może tutaj napiszę. Y równe 2 razy x plus 3 czwarte do kwadratu minus 7, minus 7 i 1 ósma. Czyli co? Czyli muszę narysować wykres funkcji 2x kwadrat, a następnie przesunąć ją w lewo o minus 3 czwarte i w dół o minus 7 i 1 ósma. Czyli zaczynam od rysowania 2x kwadrat. Może narysuję to na czarno, 2x kwadrat, czyli tak, w punkcie 1 jest 2, w punkcie 2 jest 8, tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bardzo stroma jest ta parabola, to jest parabola, y równe 2x kwadrat. I teraz muszę ją przesunąć tak, o 7 ósmych do dołu, o 7 i 1 ósma, tak? Czyli może to narysuję teraz na czerwono. Czyli tak,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i jedna ósma. I o minus 3 czwarte w lewo, tak? Czyli tutaj będzie gdzieś wierzchołek. Teraz ten punkt, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i jedna ósma i 3 czwarte w lewo, czyli gdzieś tu. I teraz ten punkt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i jedna ósma i 3 czwarte w lewo. No i jakoś powiedzmy mniej więcej tak. Tu mamy dwa punkty przecięcia i te punkty to powinny być punkty minus 2 i minus 2 i minus 4. Minus 2 i minus 4. I drugi punkt minus 1 i minus 1, no mniej więcej, prawda, całkiem nam to dobrze wyszło.